Idziemy sobie dalej dookoła tego drzewa. Powoli, pomału. Znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie nie bardzo mam nawet jak spaść, ale lepiej nie kusić losu. To jest jakieś gniazdo. Mam nadzieję, że żaden szalony ptaszur nas zaraz nie zaatakuje. Nie, chyba nie. Czyżbyśmy się zbliżali do serca drzewa? Czy może byśmy jakiś sok zebrać? On w sumie nam dał butelkę, więc to możliwe, że o to chodzi. Że mamy zebrać wodę z tego magicznego drzewa, czy coś. Na to wygląda. No, bierz młody. Jak się uda, to może i temu starszemu trochu zostanie. No ha, no i tam jest droga wyjścia, także super. Jakie dzikie zjazdy. Dobra. I w pizdu, i wylądował. Ej stary, wstawaj, bierz to. Pij. Ej, no nie bądź taki sztywniak. Kurde, jestem niepoprawny. Gość umarł, a ja robię sobie z tego żarty. Nie no, przykro mi młody. Już to nic ci nie da. Dwa na 10. Kompletnie nieopłacalna przygoda. Mieli uratować ojca, umarł jeden z nich. Życie. Pisze największa tragedia. No i niestety Naya nie żyje. Pochowamy go, czy go tak tutaj zostawi? Dobra, jednak go chowa, już się obawiałem, że go tak zostawię. A chuj. Gałka starszego brata w ogóle nie działa. Jeśli mam być szczery, spodziewałem się, że gra będzie teraz będzie działała w taki sposób, że obiema będę mógł poruszać młodym, ale wychodzi na to, że nie. Albo jest tak opadnięty z sił, albo jest tak
kurde, zdołowany tym wszystkim, że nie może się ruszać. No i tyle byliśmy w stanie zrobić, no. Niestety nie jesteśmy wszechmogący. Kot sowa. Chodźmy, zabrajmy się stąd, młody. Mijamy wszystkie lokacje, gdzie byliśmy. Jak daleko nas on zaprowadzi? O, to jest pytanie. Chyba raczej dosyć blisko domu, także nie będziemy już zbyt wiele do przejścia. Ale ogólnie scena jest całkiem ładna. 7 na 10, może nawet 8. Motyw Harry Potterowski. Przelot na gryfie nad wodą. No i tak, to jest już nasz dom. Pogoda beznadziejna. W sumie tak jak w Polsce, więc można się poczuć jak w domu. Oj. Nie wyszedł nam ten skok. Może z tego kamienia się uda. Dobra.
będziemy. Sorki, że teraz nic nie mówię, ale jakoś już nie wiem, co mogę powiedzieć w związku z tą grą. No tak jak widać, jest dosyć kijowo. I nic tego już w tym momencie nie zmieni. Aha. Nasz największy lęk, woda. Co teraz? Dajesz na jej, dasz radę. Ja wierzę w tibia. No i tyle. No młody, o co chodzi? O, w mordę. Nie. Trzeba trzymać trigger od starszego brata, żeby pływać. Jezu. Right in the kokoro, twórcy. In my kokoro. Ale młody dał radę. Chwyć to wyżej. A, też musiałem użyć drugiego triggera, żeby to sobie przestawić. No, nie powiem, takie granie na emocjach może jest ciekawe, ale czy właściwe? Właśnie, jak mam teraz tam wskoczyć? Też trzymając chyba triggery, widzę. Jesus Christ. Okej. No nic. Idziemy. No i? Ati! Ati! Daba! Abi! Heno, Heno! Dobra, zmiana scenerii. Znaczy, sceneria jest ta sama, pogoda inna. No, mamy na jej. Patrzącego w morską dal i toń i głębinę. Takie tam zebrało mi się na poezję. Idziemy, ale dokąd? Znaczy, zgaduję, że do domu. Co?
No i w sumie chyba końcówka. To będzie koniec. Mamy dwa groby, czyli matka i matki i Naya. Pytanie, czy oni potem się wrócili, zabrali jego ciało, czy tylko postawili tu nagrobek? Nie chcę wnikać, szczerze mówiąc. No tak jak mówiłem, przygoda 2 na 10. Mieliśmy uratować ojca, ale poświęciliśmy przy tym jednego brata, więc tak. Niezbyt to wyszło w praktyce. Oj, przepraszam, Jezu. Trąciłem mikrofon ręką. No i poleciał Kotsowa. I to chyba tyle. Zostały już tylko napisy dla tych, którzy chcą, powiedzmy, okazać odrobinę szacunku dla twórców i na nie popatrzeć. Mogą to zrobić. Ja już się wyłączam i zostawiam was sam na sam z napisami. Dzięki za oglądanie, moi kochani. Cieszę się, że oglądaliście tę serię, że chciało wam się ze mną wytrzymać. No i pa! Widzimy się w kolejnych. Cześć!